jak mój dzień wygląda. Wstaję mniej więcej, tutaj też zależy, tak? Zależy jak wygląda moja praca, ale wstaję około godziny 6. Zaczynam zazwyczaj pierwsza sesja. Głównie opiera się o pracę na maszynach bądź elementach biegowych, więc wstając rano potrzebuję dosyć, no dosyć lekkiego śniadania, nawet nie nazwałbym tego śniadaniem, a przekąską, więc jest to shake od pomelo i tutaj muszę się przyznać, że dorzucam do niego około 50-75 gramów owsianki bądź płatków jaglanych, blenduję z bananem. Pierwsza sesja nie jest długa, ale jest dosyć intensywna. Jest to mniej więcej godzina do góra dwóch godzin pracy. Po krótkim streczu wracam do domu na pierwsze śniadanie. I tutaj już jest ta dużo bardziej obfite jest owo śniadanie, czyli białka, tłuszcze, troszkę więcej tłuszczów, bo te pierwsza przekąska dużo mniej miała ich, bardziej białko oraz większa ilość węglowodanów. Po śniadaniu jakieś 1,5-2 godziny jem przekąskę przedtreningową, tak żeby nie mieć spadków energii w trakcie drugiej sesji, która zazwyczaj jest najbardziej obszerna. Ta objętość jest zdecydowanie większa. Zazwyczaj jest to praca ciężarowa, ale też typowy metcon crossfitowy bądź praca nad barbell cycling, czyli na mniejszym ciężarze umiejętność pracy ze sztangą. Czyli zaczynając, załóżmy, że są to rwania, przechodząc przez przysiady bądź ciągi, kończymy właśnie częścią kondycyjną i pracą nad zakresami ruchu bądź nad elementami, które są słabsze, bo wymagają stabilizacji. I znowu shake potreningowy, jakieś godzinę po shake'u. Drugi obiad, ale już zdecydowanie pierwszy obiad, tak? Bo jeszcze byłem po śniadaniu i po przekąsce. Większy obiad, tak żeby mieć energię na trzecią sesję. Już przed trzecią sesją nie mam niczego przedtreningowego, tak żeby, bo już jakby jestem naładowany węglami na przestrzeni całego dnia. Ostatnia sesja to znowu jest albo element kondycyjny, ale typowo crossfitowy, albo praca nad skillami, jak na przykład ring muscle up bądź chodzeniem na rękach. Zazwyczaj jest to połączone, czyli jest to praca kondycyjna, ale również z pracą nad tymi elementami trudniejszymi, czyli zazwyczaj praca interwałowa. Wracam do domu, kolacja, czasami jeszcze przed snem coś małego przekąszę, żeby mnie nie złapał głód w środku nocy. Tak, żeby ten kortyzol nie podskakiwał i nie utrudniał mi snu. Wybierz swoją dietę.